Hej, bardzo serdecznie witam się z Wami. Zapraszam na ulubieńców marca. Oczywiście nie będą to sami ulubieńcy marca, bo niektóre produkty są dla mnie takie ponadczasowe. I też z racji, że rzadko kiedy nagrywam ulubieńców, więc wiadomo, tego się więcej nazbiera. Także co, przechodzimy do rzeczy. Zacznę od bazy pod makijaż. Jest to z Benefitu Professional. Nigdzie nie znalazłam złej opinii na jej temat i nie dziwię się, bo jest świetna. Przede wszystkim pięknie minimalizuje pory, zwęża je. Ja tutaj w tej strefie tak wokół nosa i trochę na policzkach mam takie nierówności, rozszerzone pory i ta baza sobie bardzo dobrze z nią, z tymi problemami moimi radzi. Do tego lubi się z większością podkładów, bynajmniej tych, które ja posiadam. Tak więc jak najbardziej na plus. Ja tutaj mam 7,5 ml, to jest niby bardzo mało, ale uwierzcie mi, starczy na długo, jeżeli używacie tyle, ile trzeba i jeżeli używacie jej tylko dla siebie. Podkłady. Na co dzień używam Bourjois Healthy Mix, czyli to jest, nic się nie zmieniło. Pięknie ujednolica kolory cery, ma takie średnie krycie. Ta skóra wydaje się taka zdrowa i ma taki naturalny blask, co mi się bardzo podoba. Na mojej twarzy on jest trwały. Wynika to z tego, że ja po prostu nie dotykam cały czas tej twarzy, tylko staram się w ogóle tego nie robić, więc nic dziwnego, że się utrzymuje na mojej twarzy. Natomiast coś, co jest świętym gralem, którego wszystkim mogę naprawdę polecić na jakiś większy event, to będzie Estée Lauder Double Wear. Jest to podkład zastygający, bardzo mocno kryjący. Jedyne, co mogę powiedzieć, że jeżeli go dłużej używam, załóżmy, używałabym go 7 dni w tygodniu, to wtedy naprawdę wysusza skórę. Z tego, co wiem, to on jest na bazie alkoholu, więc to dlatego. Poza tym on nie zawsze się lubi z mokrymi rzeczami, typu z mokrymi produktami, na przykład sticky do konturowania. Niekoniecznie, ponieważ ten podkład już zacznie zastygać, założymy ten stick i wtedy mogą się porobić plamy. Jeżeli za szybko nie będziemy pracowały z korektorem, też może się zrobić tutaj takie nieładne ciastko, więc z tym trzeba uważać i z nim trzeba pracować dosyć szybko. Korektory. Mam dwa ulubione korektory. Przede wszystkim, myślę, że wszystkim znany, to jest ten korektor z Maybelline. Ja mam w trzech kolorach. Maybelline Instant ITH. I co bym chciała powiedzieć, to są naprawdę dobre korektory. Mają mocne krycie, ja mam duże sińce pod oczami, więc one sobie z nimi radzą w większości. Bardzo lekka formuła, taka nawet wręcz piankowa. One tutaj... Pewnie widzieliście mnie raz, one tutaj powinny mieć taką gąbeczkę. Ja tą gąbeczkę zdejmuję, ponieważ dla mnie one są bardzo, bardzo niehigieniczne. Więc tak to wolę. Ale co nie zmienia faktu, że te korektory bardzo lubię, może by po prostu trzeba jakoś ich opakowanie nieco ulepszyć. Natomiast już tak lekki nie jest ten z Make Up Forever Full Cover. Już nie jest tak lekki, jest też bardzo dobrze mocno kryjący, ale to jest już taki kamuflaż w płynie, więc jeżeli byśmy chciały go na co dzień używać pod oczy, załóżmy, to nasza skóra pod oczami musi być naprawdę mocno nawilżona. Inaczej robimy sobie tylko krzywdę. No, myślę, że większość z Was słyszała o tym korektorze, wiele, wiele wizerzystów go poleca, youtuberów. Z tej racji, że on jest naprawdę bardzo mocno kryjący, zastygający, wodoodporny, też trzeba z nim dosyć szybko pracować, tak samo jak z tym podkładem z Estée Lauder, ponieważ no, będzie zastygał, później może robić nam jakieś plamy, jeżeli go nałożymy, załóżmy tutaj kropkę, coś tam porobimy, będziemy chciały to rozetrzeć, to jeszcze weźmie ze sobą podkład i zrobi się dziura, więc lepiej z tym uważać. Zatem przejdźmy do pudrów. Przede wszystkim pod oczy bardzo lubię, to jest Bednaj w kolorze Cameo. Puder miałki, sprawdza się przy większości typu kolorytu cery. Są w zasadzie transparentny, ładnie utrwala, wygładza, nie podkreśla jakoś zmarszczek. Jest też, przeliczając oczywiście z tego wielkiego opakowania na jakieś mniejsze, wychodzi on dosyć tanio. I co też zauważyłam, że nie robi tego tych białych plam pod oczami, jak na przykład robi to ten puder Perfection Loose Powder z Estée Lauder, tak?
dobrze, to jest pod oczy. Pod oczy też bardzo lubiłam od 2 lat Vibo Fixing Powder. Później się przerzuciłam na Banana Loose Powder, to też z Vibo. Ale no, jak już miałam ten z Cameo, czy ten z Bad Night, to już używałam tamtego. Natomiast do reszty twarzy używam Vibo Rice Powder Total Matte Effect. Jak możecie zauważyć, lubię pudry Vibo. Moim zdaniem są one dobre, tanie i sam fakt, że ciężko je znaleźć w Rossmanie, zastać je w Rossmanie, mówi, że ludzie je kupują. Jeżeli chodzi o pudry do rzeźbienia twarzy, to bardzo po prostu pokochałam paletę z The Balm. In the Balm of Your Hand Volume 2. I mamy tutaj bestsellery tej marki. Zaczynając od bronzera, bachmy, mamy 3 róże. Tutaj jest akurat Down Boy, Frat Boy i Instant. Mary Lou Manizer oraz 4 cienie. Bardzo lubię tą paletę do wykonywania dziennego makijażu. Poczynając od bronzera, bronzer nakładam sobie jako taki, bym powiedziała, nie kontur, a taką opaliznę. To jest bardzo ładny oliwkowy odcień na pograniczu ciepła z... Jest taki uniwersalny kolor, więc tak. Jeżeli chodzi o róż, to zawsze używam albo Instant, albo Frat Boy. To jest Instant to Frat Boy. Oczywiście Mary Lou na kości oraz wewnętrzny kącik oka. Na dolną powiekę najczęściej nakładam Matte Russo z palety Meet Matte Adore. To jest właśnie, o, to jest właśnie ten cień. Z racji, że mam zrobione na stałe rzęsy, to rzadko kiedy maluję górną powiekę. Ale właśnie dolną trzeba podkreślić jakoś i najczęściej tak to wygląda. Jeżeli chodzi o paletę, po którą najczęściej sięgam do oczu, jak już coś robię, to jest ta z Zoewy Smoky. Dlaczego? Ponieważ jest tu czarny cień, którego używam zawsze do zaznaczenia linii górnej oka. Reszty cieni właściwie, odkąd mam te rzęsy, nie używam. Jakoś nie mam ochoty, nie mam czasu tak codziennie się bawić tymi pędzlami, wszędzie się zawsze śpieszę. Jeżeli chodzi o rzeźbienie kości policzkowych, to muszę Wam polecić bronzer z Inglota, to jest numer 505, o ile dobrze pamiętam. To są te pudry HD. Jest bardzo przyjemny, chłodny odcień. Pięknie się rozprowadza na skórze, ładnie rzeźbi tą kość policzkową, zaznacza ją, ale zarazem ten kolor nie wygląda tak jakoś dziwnie sino. Jest on matowy, nie ma w sobie żadnych tam drobinek, jak to czasami mają w zwyczaju mieć takie pudry, więc jak najbardziej na plus. Ostatnio też zaczęłam używać żelu do brwi. Kiedyś mój makijaż brwi w ogóle nie istniał, jeżeli żelu do brwi nie nanożyłam. Później już mi się nie chciało tego robić, a ostatnio znowu zaczęłam coś tam z nim kombinować i oczywiście to też jest Golden Rose. Nie powiem Wam nazwy, bo po prostu mam wszystko starte, ale na pewno wiecie, o który chodzi. Nie o maskary, ale o sam żel do brwi. I tak, teraz coś, na co czekałam bardzo długo. Pokażę Wam ulubione produkty do ust. Po pierwsze, może powiem to, co mam teraz na sobie. To jest oczywiście ten taki zestaw z czego? Z Lovely? Tak, z Lovely. Kylips. To jest 4. Na początku w ogóle mi się nie podobało, jak to wygląda na moich ustach. Miałam wrażenie, że to jest zbyt brązowe, w ogóle nie pasuje. A ostatnio się w nim zakochałam. Pięknie wygląda, taki cielisty róż, taki ciepły. Właśnie ładnie wygląda, dobrze się trzyma i bardzo fajnie, że to ma i konturówkę, i co? I wpłynie zastygającą pomadkę matową. Następnie coś, o czym w ogóle się praktycznie nie mówi na YouTubie. Naprawdę
byłam szokowana, że nigdzie nie znalazłam nic na temat tej pomadki i to jest Bourjois Rouge Velvet The Lipstick. I tak, to jest pomadka w sztywcie. Jest taka bardzo, bardzo delikatna, jeżeli chodzi o jej konsystencję. Bardzo łatwo byłoby ją złamać, zgnieść, jakoś wygnieść. Więc trzeba nakładać ją delikatnie. Jak już ją nałożymy, 2 minuty i ona jest matowa. Matowa i super trwała i super wygodna. W ogóle jej nie czuć na ustach. A normalnie mogę ją trzymać kilkanaście godzin i nic się z nią nie dzieje, o ile ostrożnie jem. Ale jeżeli nawet już nie ostrożnie jem, to nawet się dobrze zjada, nie robi jakichś dziwnych plam czy dziur. Więc naprawdę ta pomadka mnie szokowała, że nigdzie nie widziałam żadnych recenzji na jej temat, a jest bardzo dobra. Oczywiście nadal lubię tą Bourjois Rouge Edition Velvet. Ja najczęściej używam Don't Pink Off It, to chyba jest 10 czy coś takiego, no... Nie mogę sobie teraz przypomnieć. Mam gdzieś tam w torebce, używam jej tak na co dzień. Już nie chciało mi się szukać. I to już wszystko na dzisiaj. Napiszcie mi koniecznie w komentarzu, jakich wy macie ulubieńców. A my widzimy się w następnym filmiku. Pa!